Czy trener Ojrzyński zaskoczył wyjściowym ustawieniem? Kiedy się dowiedziałeś się, że zagrasz dzisiaj w wyjściowym składzie i tym bardziej, że zagraliście dzisiaj takim eksperymentalnym ustawieniem, bo trójką środkowych obrońców? Tak jest. Do Górnika podchodzimy specyficznie z tego względu, że grają ustawieniem 3-6-1, 3-5-2, także należy się ustawiać piątką obrońców. My pokazaliśmy, że tak się ustawiliśmy i konsekwencje graliśmy z tyłu, także duże, duże brawa dla wszystkich chłopaków. Nieważne, kto strzela bramki, ważne, że drużyna wygrywa. To jest gra zespołowa i nie należy tutaj wychwalać jedno czy drugie nazwisko. Cieszę się, że moja praca, która jest wykonywana każdego dnia, procentuje i mam nadzieję, że zdrowie będzie dopisywać i będziemy punktować jak najszybciej, jak najwięcej do końca roku w Ekstraklasie. Jak czujesz się w Podbeskidziu, bo długo czekałeś na swoją szansę? Tak jest. Trener, po rozmowach z trenerem uznaliśmy teraz, że jest odpowiedni moment, tak aby wskoczyć do składu i pokazać, że nie z przypadku się dostało miejsce. Także mam nadzieję, że udowodniłem. Jeszcze jutro mamy analizę regeneracji i jesteśmy skoncentrowani już na najbliższy mecz z Piastem Gliwice.